Dzień dobry, strefa Hanasa się kłania i dzisiaj zapowiedź sezonu 2023-2024. Ze mną będzie Maciej Zieliński oraz piżej Piotr Janczarczyk, ale zanim przejdę do moich gości, to chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym wskrzesiliśmy ten podcast, bo nie było łatwo. Jest to firma Alektum. Jest to firma Alektum, która zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, aktualnie prowadzi rekrutację i ja tutaj w tym momencie odpalam beleczkę. Jeżeli ktoś chce dołączyć do grupy Alektum, to tutaj widzicie ten link i może sobie zadziałać. Oraz Carzon, sklep z częściami samochodowymi, BCH13, to kod 10% rabatu. Damian zawsze się śmieje, że może co byś w sklepie chciał samochodowym kupić, to zawsze akumulator. Mówię, akumulatory też są, różne inne rzeczy. Sprawdzajcie sklep naszego partnera i ja już przeskakuję na moją ekipę. Jest Maciej Zieliński. Witam serdecznie. Oraz PJ Piotr Janczarczyk. Dobry wieczór, dzień dobry. Dużo, dużo rozmowy. Podzielimy sobie na dwie części. To jest pierwszy odcinek. Będziemy w tym odcinku, w tej zapowiedzi mówić o Kingu Szczecin, Sokole, Łańcuch, Legii Warszawa, Zielonej Górze, Dąbrowie Górniczej, Śląsku, Wrocław, Dzikach, Warszawa i Stali Ostrów Wielkopolski. Dużo się dzieje. Dużo, prawda, PJ? Bardzo dużo. No startujemy za dosłownie kilka dni. Najpierw od Suzuki Super Pucharu Polski, a później od pierwszej kolejki. Tam trochę było zamieszania z terminarzem. Jedna, druga, trzecia, czwarta, siódma zmiana, ale w końcu chyba wiemy, że pierwszą kolejkę otworzy King z Sokołem, prawda? Bo tam jest zmiana w terminarzu, tak? Bo to... Ty przepisywałeś dzisiaj terminarz. Nie, bo według terminarzu to jest ostatni, tak, mecz. Ostatni? Tak. Okej, okay, czyli kto teraz otwiera? 24 września jest King Szczecin, mogę nawet wyświetlić tutaj. No, czyli zaczynamy w Gliwicach. Wszystkim, a mecz jest... GTK z Arką. Mecz jest, ale przygotowani jesteśmy. Mecz jest, pokażę też kibicom na pełen ekran, mecz jest w Gliwicach. I to jest mecz bardzo ważny dla Gliwic i dla Arki. Zmyliłeś mnie tą rozpiską. Co? Widzisz, że cię zmyliłem. Nie, to zawsze robi takie sztuczki. To była sztuczka, zobaczyć. Chciałem sprawdzić, czy jesteś czujny, ale zanim sobie o tym porozmawiamy, 16 drużyn. Zgadza się? Zgadza się. Super Puchar Polski. Zgadza się. Musicie mi wybaczyć, bo ja też jestem po przerwie. Nie jest łatwo się wdrożyć. Czy ty wiesz, PJ, ile drużyn gra w Pucharze Europejskim? Niektórzy mówią pasztetowej, no ale... Ale którym konkretnie? Czy ile drużyn jesteś w stanie powiedzieć? Bo ja tak teraz jakbyś mi zapytał, to nie wiem, ile ekip zagra. King w Lidze Mistrzów, tak. Legia w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zastal w ENBL razem ze Startem. Z Lublinem, zgadza się. Śląsk w Eurocupie. MKS chyba w Alpe Adria Cup. Mhm. Anvil FIBA Europe Cup. Moment. Spójnia FIBA Europe Cup. Dobra zapowiedź. No. Taka i wszystko. Lepiej było... Nie, musiałem po kolei. Lepiej było powiedzieć, kto nie zagrał w pucharach. Ja od razu powiem, że lecimy na dwa mikrofony, bo był problem. Ale jakoś wybrnęliśmy z tego, mam nadzieję, radę. że to się uda. Rozmawiałem z Łukaszem Koszarkiem, prezesem Polskiej Ligi Koszykówki. Dla niego jest to ważny na pewno sezon, bo pierwszy, bo debiutuje, bo jest chyba pierwszym, tak, kapitanie zawodnikiem, który... No tak jak sięgam pamięcią, to chyba tak, no zawsze chcieliśmy mieć. I zapytałem się, na czym ci zależy, to no, powiedział przede wszystkim na tym, też rozmawiałeś z Koszarem, zależy mu na tym, żeby Polacy byli wiodącymi postaciami w tej lidze, żeby w europejskich pucharach się mocno pokazać i tutaj mówił o Śląsku, że liczy na to, że w tym Eurocupie będzie więcej zwycięstw niż 3 przez 2 lata, no to jest realne. I faktycznie policzyłeś, no. 3, tak, były? No w sumie tak. Chyba tak, chyba 3. Spektakularne. Tutaj. Chyba 3, więc, bo też chyba z tego, co wiem, to popraw mnie, że się zbierają punkty, jak europejskie nasze drużyny wygrywają gdzieś tam, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Jest tak jakiś ranking, tam się punkty jakieś zbierają? No, w piłce nożnej na pewno jest, natomiast myślę, że to coś jest. Z tego, co wiem, jeżeli jakiś zawodnik, z tego, co rozmawiałem z panem prezesem, będzie miał jakiś problem, że ktoś komuś nie zapłaci, no to zawsze można się zgłosić do ligi i jakieś pokierowania będą. Zobaczymy, jak to będzie. Dużo wyzwań. Może nie zobaczymy, miejmy nadzieję, że nie zobaczymy. Dużo wyzwań. Oby nie. Kapitanie, a tobie jak się to, jakby ta opcja podoba? Bo rozmawiałeś też z Koszarem podczas tego wydarzenia NBA na WKK.
Tak, no Sport Center. Sorry, Piżej, bo ty jesteś tam gospodarzem. Tak, no rozmawialiśmy, no wiesz, no, to też to nie jest łatwa praca, tak jakby się wydawało. No to wiesz, no to też były zawodnik został, że tak powiem, dopuszczony i został prezesem, także on też musi poznać te wszystkie mechanizmy, jak to działa z drugiej strony, tak? No nam się wydaje, że to jest takie proste, a to nie jest tak. Także trzeba trzymać kciuki, żeby sobie dawał radę i żeby ta nasza liga cisnęła. No. Pamiętam, gdy rozmawiałem z prezesem Piesiewiczem tak kilka tygodni temu, to gdy zapytałem go o szczegóły dotyczące tych rozgrywek ekstraklasowych, to wspominał, a żeby już kierować to do prezesa Koszarka, jako tego nowego, jako no właśnie. Samodowodzącego. Więc no co, czekamy. Czekamy, z utęsknieniem czekamy, zanim odpalimy się jeszcze a propos tych konkretnych drużyn, zaczniemy od Kinga Szczecin, który oczywiście został mistrzem. Kapitanie, warto przykładać jakąś uwagę do sparingów, czy nie? No bo kilka drużyn naprawdę dobrze gra, między innymi MKS Dąbrowa Górnicza, mówi się do niej dużo, że pozytywnie, natomiast te składy nie są pełne. Ja zazwyczaj mam wrażenie, że trenerzy idą według zasad, nie robią scoutingu na sparingi, tylko to, co trenowali, tak bronią, więc często zawodnicy, niektórzy te minuty są też tak niepewne. Świetne mecze grają, no bo nie są skautowani pod to, więc jak ty to po tego podchodzisz? No wiesz, to po pierwsze sparingi to są te pierwsze takie, wiesz, mecze na przetarcie po okresach przygotowawczych, także na pewno też zawodnicy nie mają takiej świeżości, tylko mają no trochę ciężkie nogi, przynajmniej ci, którzy dobrze przepracowali okres przygotowawczy. Po drugie, trenerzy też sprawdzają jakieś tam różne swoje ustawienia. Czasami pozwalają grać, wiesz, zawodnikom, którzy teoretycznie w sezonie grają mniej, patrzą jak oni tam reagują. No a z drugiej strony to, co powiedziałeś, też nie ma jakiegoś tam pełnego scoutingu, tylko tyle, co tam zawodnicy mniej więcej o sobie wiedzą, czy tam pamiętają, to grają, nie? Do tego też warto uwzględnić, że tak naprawdę ile? Z połowa zespołów pewnie jeszcze dobierze, no nawet nie tyle w przyszłości, co w najbliższej przyszłości, choćby jednego gracza, no bo w kilku ekipach jest jeszcze miejsce, prawda? A co o sparingach zamkniętych? Myślisz, powinny być otwarte, zamknięte dla kibiców? Jak ty to? No już rozmawialiśmy o tym. Dla mnie powinny być otwarte, no to jest takie, wiesz, no z jednej strony to co mówiłem wcześniej, że to w tych sparingach to nie chodzi o wynik, tak? Nie wynik jest najważniejszy, tylko sprawdzenie jakichś tam ustawień. Z jednej strony, no może trenerzy gdzieś tam chcą ukrywać te swoje jakieś nowe systemy gry, czy niespodzianki, które wielkie bomby, które chcą odpalić na rozpoczęcie sezonu, a z drugiej strony, no wiesz, no to każdy gdzieś tam ma jakiś telefon, gdzieś tam te fragmenty sparingów są, także no w dzisiejszych czasach to myślę, że to nie ma zbyt dużego sensu. To ja dodam dwie kwestie. Po pierwsze, to, co pan kapitan powiedział odnośnie sparingów zamkniętych. Samo to, że żyjemy w takiej erze, że nawet jeśli klub nie opublikuje protokołu, to często robią to po prostu kibice, którzy są albo na miejscu i wtedy jak zrobią zdjęcie telefonem i wrzucą do internetu, to jest równie dostępna informacja, co gdyby zrobił to klub, to po pierwsze. A po drugie pozwolę sobie na małą reklamę, bo WKK Wrocław był zespołem, był i jest, który wszystkie dotychczasowe pierwszoligowe sparingi przed sezonem otworzył i za darmo, żadnych biletów, żadnej symbolicznej 5 złotówki, nic. Wszystko za darmo. O pierwszej lidze będziemy to rozmawiać za tydzień, ale mam wrażenie, że to jest dopiero twój żywy, pierwsza liga, prawda? A nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Najpierw to zobaczymy fajne promo Orlen Basket Liga, przygotowane przez kanał Polskiej Ligi Koszykówki. Odpalam go, nie wiem, czy widzieliście. Jeśli to jest ta zapowiedź, to przygotował ją Bartek Miller. Bardzo, bardzo fajna. Odpalam ją sobie tutaj i kibicom też na pełen zaraz ekran. Nas nie słychać teraz chyba. To co, Picie, wypuszczam cię zaraz na ten, nie? Na Kinga. Dobrze. Odpalę. I odpal proszę tą stronę. Dobrze. Stronę, tak?
Taka to oto wspaniała zapowiedź. Co tu? Czarne chmury, trzeba wyłączyć. Santosz tam wyrzucają. Klęska z Albanią. Jesteśmy już tutaj. Bardzo fajne promo. Gratulacje, bo to takie filmiki robią zawsze robotę, ale ja już ciebie wypuszczam do Kinga Szczecin. Kurde, muszę się wdrożyć. 2 miesiące mnie nie było. Jestem... To pomyślili, nas nie było. Ale słuchajcie, ale ja jeszcze muszę tu ogarniać. Pana Adama nie ma. Musimy w pewnym ostatni był Grill, prawda? Ostatni nie, no. Myśmy tu robili jeszcze King Szczecin mistrzem Polski. Był taki odcinek zamykający. Faktycznie. Ten sezon. PJ, mistrz Polski, czekasz na mnie, żebym wypuścił składy i tak też zrobię, tutaj nam odpalę. One są na samej górze, gdzie to będzie? Pamiętasz, gdzie to? Próbowałem to zrobić alfabetycznie. Alfabetycznie, King. Alfabetycznie. Jest. Przepraszam, jest. Jest. King, ja go odpalam też kibicom na pełen ekranik. No i co? Będziesz to czytał, nie? Obcokrajowcy. Kogo mamy? Zostali dotychczasowi Tony Meyer, Zach Cuthbertson i tyle z obcokrajowców. Do tego doszedł Maurice Udeze, Jonathan Dunn i Daryl Woodson. I Polacy, mimo wszystko tutaj bez aż tak dużych, znaczących zmian. Andrzej Mazurczak, Michał Nowakowski, Maciej Żmudzki, Kacper Borowski, Filip Matczak, Artur Łabinowicz i Mateusz Samiec. To co ode mnie? Jedziesz. To wszystkie informacje, które masz, bo widziałem, że rozmawiałeś z trenerem Miłoszewskim tutaj na turnieju. Miałem okazję oglądać dwa sparingi na żywo z udziałem Kinga Szczecin podczas memoriału imienia Adama Wójcika. I jakie mam wrażenia? To wciąż będzie bardzo dobry zespół. Nawet jak rozmawiałem z trenerem Miłoszewskim, co znajdziecie na stronie polskikosz.pl, cały wywiad, to dało się odczuć wrażenie, że nawet trener wierzy w to mistrzostwo, natomiast wierzy również w to, że jego zawodnicy są już kapitalnie zeskautowani. Taki Zach Cuthbertson teraz na nas robi wrażenie, ale rok temu pewnie połowa, jak nie mniej, twierdziła, ale kto to jest Zach Cuthbertson, i taka jest prawda. Z tych nowych nazwisk na mnie początkowo największe wrażenie robił Jonathan Dunn. To jest zawodnik po lidze niemieckiej ze średnią około 14 punktów na mecz, ale no właśnie, teraz wszyscy tak szumnie mówimy, wow, liga niemiecka, 14 punktów, a trener Miłoszewski zdradził, że w Ludwigsburgu bodajże, który był poprzednim jego klubem, bo mówi, że Dan jest słabo przygotowany fizycznie. Mhm. To pyta tego Amerykanina, no a Jonathan, a miałeś tam, co zrobiłeś z trenerem przygotowania motorycznego? A on mówi, z kim? On, to co tam mieliście robić? Grać i trenować. No i grali i trenowali. To się chłopak zderzył, że w Szczecinie jest trener przygotowania motorycznego. I co ty na to, kapitanie, taką historię? Wiesz, są różne filozofie grania, nie? Ale tutaj, tak jak mówiłeś, no King, na pewno z doświadczenia wiem, że po zdobyciu mistrzostwa jest dużo trudniej kolejny sezon, bo wszyscy będą się, to takie trochę wyświechtane, że będą bić mistrza i wszyscy będą się szykować, ale widać tutaj trener Miłoszewski ma taki dobry pomysł, że ten jednak kor, czy tą taką, wiesz, kręgosłup drużyny starał się utrzymać. Nie było tak, że wiesz, wszyscy odeszli, jeden został i od nowa budujemy drużynę, tylko że starał się tą, widać filozofię, tak? Tak jak trener to powoli, krok po kroku buduje, jak to będzie funkcjonowało, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze, no bo jednak ci ważni gracze zostali i teraz są już, tak jak mówiłeś, teraz są już bardziej znani w polskiej lidze, ci co zostali, wszyscy wiedzą, co potrafią, także no zobaczymy, jak to będzie. Przede wszystkim zwiększy się też tempo, no bo przecież przypomnijmy, że ta drużyna jako jedyna na pewno wystąpi w koszykarskiej lidze mistrzów, a więc ci zawodnicy w teorii powinni być nieco bardziej jakościowi sportowo, ale do tego i zwiększy się tempo, zwiększy się natężenie występów, zarówno w Polsce, jak i poza nią. No zobaczymy, na ile oni... Jak to dźwigną, tak, bo to na ile podróże, to wszystko... No Daryl Woodson już jest w Polsce, z tego co wiem, fizycznie, natomiast nie przyjechał do Wrocławia na memoriał. Z kolei Maurice Udeze już grał, już go widzieliśmy. I wydawało mi się, że zrobi na mnie nieco większe wrażenie, bo patrząc na... No tutaj... Porównuj w czyje buty kto wchodzi, no bo mówimy o MVP i Brownie też, bo za Browna przyszli nowi zawodnicy. W jego miejsce niejako wchodzi Jonathan Dunn. No właśnie. Maurice Udeze to z kolei, no, tak to nazwijmy, Fejna. W cudzysłowie drugi Fejn. Zawsze są te porównania do mistrzowskich ekip. No to większość kibiców raczej typuje, że Fejn będzie lepszym graczem niż Maurice Udeze. On robił całkiem fajne liczby w pierwszych sparingach, natomiast mówię, widziałem go we Wrocławiu, mi przypominał trochę Cyrila Lendzweine, który trafił z Wrocławia później do Szczecina.
Tego typu gracz, tak bym go scharakteryzował, ale czy trafnie, to się okaże. Patrząc na ekipę mistrza Polski, to nie jest ekipa, która będzie jakoś poza zasięgiem kolejnych drużyn, o których będziemy mówić. W ten sposób może nie, ale spójrzmy na to, że gdybyśmy cofnęli się o rok, no to ileś osób typowało, że King nawet się nie znajdzie w playoffach. Więc mimo wszystko mówimy teraz o drużynie, która jakościowo zyskała, że już to jest typowana jako drużyna z czołówki, a nie drużyna, która może załapie się do playoffów. Ma ten core, ma Cuthbertsona, ma Meyera, ma Mazurczaka i Filip Matcza, który walczy o to, żeby, o to, żeby wrócić, więc ta ekipa będzie na pewno się wokół tych graczy kręcić. Gdy pytałem jeszcze trenera Miłoszewskiego, Andrzeja Mazurczaka, bo on naprawdę wyglądał dobrze, przynajmniej w tym pierwszym meczu z Hapoelem, nie, z Prometejem. A później z Hapoelem, to w pierwszym meczu faktycznie wyglądał lepiej i wyglądał tak, jakby był w stanie ze spokojem powtórzyć swoje indywidualne osiągnięcia sprzed roku. Ale chociaż tak naprawdę z tego roku. Kapitanie, a ty jakbyś jeszcze tak podsumował ekipę ze Szczecina? No też mi się wydaje, że krok do przodu. Ja tutaj bardzo jakby tak doceniam pracę trenera Miłoszewskiego i on, widać, że on to krok po kroku buduje. Tak jak mówiłeś, że jakbyśmy się cofnęli o rok, to nikt by nie mówił w ogóle, że King Szczecin wejdzie do playoffów, a oni jednak w trakcie trwania sezonu coraz bardziej się zgrywali, grali coraz lepiej, natomiast też trochę mnie może, powiedzmy, martwią właśnie te puchary, podróże i tak dalej. Zobaczymy, jak oni dźwigną dodatkową presję i dodatkowe zmęczenie. No. I tu przypomnijmy, jeszcze była jedna zmiana. Daryl Woodson zastąpił Willa Richardsona, który przyjechał do Szczecina, natomiast wygląda na tyle słabo fizycznie, że trener Miłoszewski powiedział, że nie ma czasu, by dwa miesiące na niego czekać. King Szczecin zagra, tak jak mówiłeś, z Treflem Sopot. Suzuki Super Pucharze Polski. Ale zagra z Sokołem Łańcut i tutaj ten mecz 24 września. Sokół Łańcut, PJ, zanim wyświetlę jeszcze sobie... Jeszcze nazwy sponsora tytularnego. No właśnie, przeczytaj, a ja sobie tutaj przygotuję szybko. A ja mam przeczytać. przeczytaj. No właśnie, nie wiadomo, czy Severtronics, czy... Supersonics, ty! No tak, niektórzy właśnie w ten sposób... Severtronics Sokół Łańcut. Tak wygląda. Dokładnie. Był roleplay, będzie Severtronics. Ekipa, ten mecz, tak jak wspomniałem, 24 września. Kapitan się uczy. Severtronics. Wszyscy do końca lecimy. Wszyscy się... Trochę pomieszane, trochę chaosu, jak to u Kamila, ale mamy też tutaj dla nas drużyny i dla Radosława Chyrzego też drużyny, więc odpalam Sokół Łańcut. Gdzie jest Sokół Łańcut? Sokół Łańcut. Łącznie ze sponsorem tytularnym, więc... Severtronics. Jest. Kamil. To co, obcokrajowcy, Sanders został, czytaj. Został widzę. Sanders, został Kemp, tak naprawdę został też Berzins, chociaż on przeszedł z Legii Warszawa i dwie nowe twarze w polskiej lidze koszykówki, Tyler Cheese i Biram Faye. I ten Biram Faye, jak tak słyszałem, to tak całkiem pozytywnie zaskakuje, bowiem on bodajże, mam zapisane, przepraszam za telefon, ale nie udało się w inny sposób. Liga Izraelska ostatnio i zaplecze Ligi Hiszpańskiej. I to niezbyt jakimiś efektownymi liczbami. A tu się okazuje, że ten Sokół Łańcut... No oczywiście to będzie zmiennik dla Adama Kempa pod koszem jako środkowy, ale wygląda... No zobaczymy. Rozmawiałem z trenerem Łukomskim i powiedział mi, że lepiej się prezentuje niż Kemp w sparingach. Natomiast no, wiemy, że tacy doświadczeni zawodnicy to nie spinają tak do końca pośladków na sparingi. Ten chłop się chce pokazać. Kemp ma być w formie, wiesz, na pierwszy mecz, czy tam na najważniejsze mecze. Berzins całkiem dobrze wyglądał. W ogóle ci zawodnicy. Chyba nie mówię głupot, Legii dotychczas, zarówno Berzins, jak i Grosel, widzę, że chyba im potrzebna była ta zmiana, że ta Legia była aż za dobra. Warszawa ich dopadła. A propos Berzinsa, bo rozmawiałem, tak jak wspomniałem wcześniej, z trenerem, poprosiłem o charakterystykę, a trener Łukomski tak szybko i tak fajnie opowiadał o tych zawodnikach, że bardzo dużo Berzinsa będziemy widzieli w tym sezonie jako kreującego grę. Powiedział mu przed tym sezonem, masz sobie przypomnieć, jak się atakuje kosz, a nie tylko stoi w rogu i czeka, aż ktoś ci wykreuje, więc będziemy widzieć go bardzo, bardzo dużo aktywnego. I z polskich nazwisk Kacper Młynarski, wracający do Łańcuta, Bartosz Czerwonka. Bartosz Czerwonka. A propos Chiza, to czyta grę, lubi eurostepy, będziemy dużo eurostepów
widzieć. Co jeszcze tutaj się rzuca w oczy, to krótki skład, no ale to ma swoje plusy, bo każdy będzie miał pewność siebie. Tym bardziej, że oni jako jedni z nielicznych nie łączą gry w Europie i w Polsce, więc... Kapitanie, ty jesteś zwolennikiem właśnie takich 8-9 osób do rotacji, czy 12 osób, no wiadomo, że jak nie grają w żadnych pucharach, to... No jak nie grają, to jest to dobrze, no tym bardziej, że Sokół też w tym sezonie też bardziej bazował na tej rotacji zagranicznych zawodników niż na Polakach, także tutaj to, że grają mało meczu, będą odpoczywać, a z drugiej strony, tak jak mówisz, no każdy będzie miał jakąś tam zdobywał pewność, będzie dostawał minuty, jeżeli nie będzie jakiejś katastrofy, także myślę, że to też będzie takie budujące dla tych zawodników, także no zobaczymy, jak będzie. Sanders, Nowakowski i Czist będą odpowiedzialni za kreowanie gry, a Berzins, tak jak wspomniałem, nowa rola, przynajmniej zobaczymy go w nowej jakby odsłonie, po 4-5 asyst miał na meczach sparingowych, także z kolei ciekawa drużyna do oglądania. Tyler Chase ostatnio około 17 punktów średnio w tej lidze łotewsko-estońskiej, no i w sparingach też widziałem, że całkiem ładnie. No to jak byśmy ocenili tę drużynę, cele ich? Utrzymanie, chociaż jak rozmawiałem z trenerem Łukomskim dosłownie po ostatniej kolejce ubiegłego sezonu, to mówił, że znaczy wtedy jeszcze jego obecność w Łańcucie była pod znakiem zapytania, natomiast mówił o ewentualnie wyższym budżecie, że on już nie chce się tylko tak na spokojnie utrzymywać, tylko właśnie powalczyć o coś więcej. No, ja nie chcę rzucać jakimś wyświechtanym, że ta liga będzie wyrównana jak nigdy i tak dalej, natomiast faktycznie o tę ósemkę w ich przypadku będzie trudno, ale wydaje mi się, że na pewno rok temu, gdy dołączali do Ekstraklasy, zdecydowanie więcej osób typowało ich do spadku niż teraz. Jak zapytałem o cele trenera, to powiedział uniknąć desperackiej walki o utrzymanie do ostatniego meczu, ale playoffy byłoby wspaniale osiągnąć. W Łańcucie ciężko się gra i tam jak ci zawodnicy zostali, czy Sanders, czy Kemp, no to oni tam już wiedzą, z czym to się, więc to będzie taka drużyna niewygodna. Trudny teren i niewygodna drużyna. No to... Zobaczmy sobie na terminarz. I fajnie kibice. Bo kibice tak i to prezes też działa mocno w tym kierunku. Mają u siebie na dzień dobry Szczecin. Zobaczmy dalej. Mają później, pomóżcie u siebie mi, jak widzicie. U siebie Anvil. Kolejny trudny mecz. Trener Łukomski wspominał o tym. Potem na wyjeździe Lublin. Lublin też trudny mecz, więc z Zieloną Górą u siebie potem. Tak, 16 października. Także terminarz nie jest jakiś turbo łaskawy, ale jak zobaczymy terminarz później Gliwic, to dopiero jest rzeźnia, jak z trenerem Turkiewiczem wygrałem. Prawie wszystkie mecze gra w pierwszej rundzie na wyjeździe, a u siebie ma samych kozaków. To co, lecimy dalej. Następna drużyna, następna para. Gdzie ja mam swoją Legię Zastal. Magiczną karteczkę. Czekaj, King, tak jest. Legia Warszawa, Enea Zastal, BC Zielona Góra. To co, zaczynamy od Legii Warszawa. Panie kapitanie, twoim zdaniem Legia Warszawa, znasz trenera Kamińskiego, co to będzie za banda? Doszedł Marcel Ponitka i tu będę bardzo chętnie obserwował tego zawodnika. Niżej. Pomóż, PJ. Mamy. Okay. No wiesz, Legia to jest taki trochę dziwny zespół. I w poprzednim sezonie i dwa sezony wcześniej. Oni teoretycznie mają mocnych zawodników, potem nagle coś się sypie i zawsze im czegoś takiego brakuje. Aczkolwiek, no tak jak powiedziałeś, no przyszedł Marcel Ponitka i myślę, wydaje mi się, że może to być taki trochę kluczowy zawodnik, bo on jest jednak takim zawodnikiem z jednej strony doświadczonym, grałem gdzieś w Europie, ale jest też takim fizycznym, bardzo twardo grającym zawodnikiem i może on to jakoś pomoże im tą grę zorganizować, czy trenerowi Kamińskiemu również, bo Legia czasami grała taką strasznie, strasznie dziwną, rozsypaną koszykówkę, a brakowało trochę organizacji, także... No Ponitka da dużo, na pewno dużo jakości. Nie jest za jeden z najlepszych obrońców ligi, tak się wydaje. Zgadza się. Dokładnie. Obrońców i ja mam wrażenie, że Marcel chce grać, on chce się ponownie... Każdy chce grać. No ale taką rolę, on potrzebuje minut i wszystko mu tam na pewno pójdzie, a u trenera Kamińskiego to... On może naprawdę, może nie tyle co game changerem być w tej lidze, ale no potężnym wzmocnieniem. Ja myślę, że może być nawet game changerem, bo oprócz tych, też potrafi zagrać w ataku, oprócz tego, tak jak mówię, że jest świetnym,
świetnym obrońcą, to jeżeli będzie dostawał minutę, a myślę, że będzie i jakąś takiej nabierze jeszcze większej pewności, to będzie naprawdę jak go, dobry. Poczekaj, jak go zapytałem, jak tam przeczytałem na Twitterze, że będzie grał w Legii, mówię, to prawda? A on mówi, wysłał mi zdjęcie, że siedzi gdzieś w górach, jak mnie znajdziesz, to ci powiem. Nie? I widziałem, tak siedział ta broda, taki stary domek, widzę, takim retro. Broda? No taką miał brodę delikatną, okay. Wiesz, swoją. A co myślę, że taką miał długą. No, no tak to określiłeś, ten górski klimat. To... I rzeczywiście potwierdziły się te informacje. Nie tyle co game changer, to było złe słowo, że season changerem chciałem powiedzieć, że nie będzie może aż tak, że to sezon wywróci, ale no potencjał jest. A ty, PJ, co byś tutaj dodał? Znaczy, ja oczywiście w przypadku Legii bazuję tylko i wyłącznie na liczbach i tych cudownych zdjęciach protokołów. Natomiast Christian Vital mocno się wyróżnia względem PJ'a Pipesa, który jest tak naprawdę drugim nowym obcokrajowcem. Mówię takim typowo nowym, bo Josipa Sobina znamy doskonale, Arika Holmana może ciut mniej, ale wciąż. Raymond Cowell, trochę jego transfer przeszedł tak bez większego echa. On się pojawił, nie? Ale warto o nim wspomnieć, bo to jest kapitalny zawodnik, który no, może nie jest gwiazdorski, ale gwiazdorsko gra i gra naprawdę. No i ma dobry pędzel, nie? Dobrze strzela. O Holmana też się Śląsk bił, tutaj kilka ekip walczyło o Holmana, nie? To taki nasz Durant chyba polski, bym powiedział. A widziałeś jakiś mecz Legii? Bo ja się przyznaję, że... Sparingowy? No. Sparingowo widziałem Śląsk, Stal i King. Okej, okay. No bo kibice też muszą sobie zdać sprawę, że my się posługujemy gdzieś tutaj naszymi kontaktami i rozmowami. Łatwiej nam będzie mówić, jak już będziemy te mecze oglądać, no bo ciężko jest, kurde, tutaj żyć i jechać na turniej do Lublina na przykład i albo nudziło mi się, to sobie pojechałem. A są tacy. Kto taki? Znasz takich? No Tomasz Komosa to pewnie trochę pojeździł. To dla takich ludzi to szacun, że jeszcze na wszystkie sparingi. No ale jak powiedziesz, że sparingi cię nie wpuszczą, bo powiedzą, że zamknięty. A gdzie tak było? Nie wiem, jak zamknięty, to zamknięty. Mnie się pytasz, jak... To co, Legia Warszawa to jest ekipa, która walczy o mistrzostwo, myślę, że będzie taki I też jeszcze na koniec też widać, że trener Kamiński też ma taki, wiesz, ten korte drużyny trochę został i on buduje, nie? Że jest to kolejny krok jakiś taki. Jeśli nic nie pomerdałem, to trzymamy za nich kciuki w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tak jest, zgadza się, to oni zaraz też do tego wracają. Zobaczmy sobie terminarz Legii Warszawa. Legia Warszawa właśnie z Zieloną Górą, o której zaraz będziemy mówić. Drugiej kolejce Legia gra derby, Dziki Warszawa, to będzie spotkanie. Ale zobacz, którego? 11. Tak. No bo to jest chyba związane z tym, z tym co mówiłeś o pucharach i tych. Ligą Mistrzów, nie? Oj, nie wiem. Ja tego też nie wiem, ale to się dowiemy. Potem mają Czarnych i mają, gdzie to jest? Starek, Spójnia. I jest Spójnia. Mamy dalej niż ty. Co? Mamy dalej niż ty do tego monitora. Kurde, chłopie, ja mam to wszystko. Musisz sfokusować przez to. Ja muszę, kurde, przełączać ekrany tutaj i tak dalej. Zielona Góra w procesie naprawczym cały czas, ale kibice wiedzą, że ja mam sentyment do tej ekipy. Trener Dedek, tam dużo było opcji trenerów, ale Oliver Widnio ostatecznie nie został na tym stanowisku, gdzieś do końca czekał. O Śląsku też będziemy sobie mówić. PJ, to ekipa będzie jaka? Młoda, szarpiąca u trenera Detka. Ci młodzi zawodnicy na pewno dostaną szansę. No chciałbym ci powiedzieć, jaka będzie, natomiast to jest na tyle... Wszyscy wiedzieli, że Zastal znów nie będzie walczył o mistrzostwo, natomiast trudno było oceniać, jeszcze patrząc na te wszystkie zawirowania, kto będzie trenerem, długo nie znaliśmy pierwszych nazwisk. Nawet ci młodzi porezygnowali, myślę na przykład jak Szymon Wójcik, który poszedł do Słupska. Trudno powiedzieć, Kamil, bo w tych sparingach moim zdaniem wyglądali całkiem dobrze. Oni kilkukrotnie chyba rywalizowali również z zagranicą. Zgadza się. I nie wyglądali tam wcale źle. No, oczywiście bazujemy na liczbach, bazujemy na statystykach. Natomiast Jeffrey Grossel, który wydaje mi się będzie chciał, czyli znów to jest nieco wyświechtane, że będzie chciał coś udowodnić, ale jednak tacy zawodnicy chcą wrócić do pewnych miejsc, chcą wrócić do tego, co potrafią, a pewnie potrafią. No trzech obcokrajowców, pewnie ta liczba się powiększy niebawem. Dariusz Hall, na pewno dobry zawodnik. Nowak Musić, przechodzący z Suzuki Arki Gdynia. Dość specyficzny transfer, prawda?
No ale znany, solidny, więc tutaj dlaczego specyficzny? No bo jednak z międzyklubowy, a zarazem do Zielonej Góry, gdzie tyle osób punktuje tą Zieloną Górę za... Złośliwy mówią, że ma tych bogatych rodziców. Nie zawsze, że nie musi się o to Zielona Góra martwić. Zaskoczyła wszystkich i wystartowała. Nie? Natomiast ja trzymam kciuki, wiem, że tam walczą naprawdę mocno, żeby to wszystko i spłacają te zaległości, które mają. Także w tym momencie, którym jest Zastal, trzeba im moim zdaniem kibicować, żeby to się skończyło tak, żeby on po prostu wyszedł na prostą, żeby swobodnie mógł sobie działać. Rozmawiałem z trenerem Detkiem i mówił, że Grosel bardzo chce. Bardzo chce się odbudować, pokazać, bo rzeczywiście tak zawodnika pamiętamy od Tabaka, trenera był kozakiem, a tutaj się tak nawet niektórzy zaczęli szyderę z chłopaka ciągnąć, więc no, zobaczymy. Czasami trafił osobistego. Ale... No i tam huknął, wiesz. To bardziej Legia Legią, ale to zawirowanie z reprezentacją Polski no też mu nie pomogło. My tak mówimy oczywiście. No ale grał, nami... no, zaczął grać słabo po prostu, no obiektywnie, prawda? Znaczy chodzi mi o to, że spoglądamy na nazwiska, to jest imię, nazwisko, obcokrajowcy Polacy, ale za tym kryją się realni ludzie, którzy oprócz tego, że grają w koszykówkę, to żyją, mają jakieś przemyślenia i tak dalej i jemu też zapewne nie jest zbyt happy, kiedy czyta, słyszy, co o nim sądzą. No. Musić i Hol będą odpowiadać za kreowanie, mijanie pierwszej linii, z tego co się dowiedziałem w rozmowie z trenerem Detkiem. Szukają zawodnika na obwód jeszcze, więc tam będą kombinować. Kapitanie, nazwiska znane, albo synowie Pluta i Wójcik. To zawodnicy, którzy będziemy obserwować zawsze. Nie? No, zawsze obserwujemy. I wiesz, to tak jak mówicie, to taka drużyna właśnie, nie do końca wiedzieliśmy, czy ten sezon będzie, jak będzie wyglądał w Zielonej Górze, ale tak jak mówisz, no ty masz sentyment do Zielonej Góry, ale kibice w Zielonej Górze no, na pewno zasługują na drużynę dobrą, a ta drużyna wydaje mi się będzie taka, może nie na mistrza Polski, ale na pewno będzie groźna, no bo z jednej strony taka, powiedzmy, trochę radosna, tak, może nie w tym złym sensie, ale myślę, że będzie fajna do oglądania, bo też jakieś tam oglądałem fragmenty sparingów i właśnie to, co mówisz, że Grosel wbrew pozorom tam parę razy nawet pozamiatał, także... To będzie zbawieniem dla tych młodych zawodników, bo tam zawsze coś dobije, jak nie trafią. No wiesz, a tak on też jest jakimś, mimo wszystko, mimo tej szydery, która tam była na niego i tak dalej, też jest doświadczonym zawodnikiem, on swoje sztuczki zna i jeżeli dobrze popracował, to tak, nie wiem, Jan Wójcik czy inni zawodnicy też będą się mogli od niego uczyć i to też o to chodzi, nie? Z drugiej strony, wiesz, no, dostaną minuty też jakieś tam pewności siebie przy tej takiej radosnej trochę koszykówce i będzie na pewno niebezpieczne. I mogą być groźni też zawsze u siebie. Ciekawy jestem też Marcina Woronieckiego, bo on będzie tak trochę jakby spuszczony ze smyczy do grania, tak w końcu, nie? No bo w Wrocławku miał swoją rolę i tak dalej, a tu może nagle się wszystko dla niego otworzyć. To jest właśnie szansa. Takich postaci jest więcej, bo jest Woroniecki, Olek Lewandowski. No mówię właśnie, tych chłopaków jest pełno, którzy dostaną i w każdym meczu kto inny może odpalić, nie? Natomiast mówimy o zespole, który, no umówmy się też, no nie mówimy dziś tutaj o walce o mistrzostwo, a też no będzie walczył może o play-offy, a może o utrzymanie, albo, bo tutaj możemy sobie teraz różne pierdoły gadać, ale też trener Dedek nie zrobił ekipy nikogo nie chce obrazić, słabej, no bo jak rozmawiałem z Gliwicami czy z Toruniem, to się o nich mówi, że mają najniższy budżet, nie Zielona Góra. Czyli znaczy, tutaj... z tego co wiem, Gliwice mają dość spory budżet, natomiast bardzo duży. Ja słyszałem, że najmniejszy. Ale czyli może nie, że ja bardzo. Ja słyszałem, że szósty. Może nie, że bardzo duży budżet, natomiast że bardzo duża część tego budżetu idzie na wynajem hali. No, czyli mają jeden z mniejszych budżetów w lidze na zawodników, no bo my się tutaj poruszamy, tylko kto co tam powiedział. Zielona Góra prezentuje się w ten sposób, zobaczmy sobie szybko ich terminarz, kilka meczów do przodu, niech mi ten kursor przeleci. Grają oczywiście tutaj, jak powiedziałem, zapomniałem z kim grają, z Legią. Potem grają, kapitanie, bo ja kurde tutaj za blisko mam, z piernikami na wyjeździe, zobacz. Gdzie? Aha, Zastal, no. Zielona Góra z piernikami i grają z Sopotem, także też niełatwy terminarz, ale tu łatwych terminarzów nie będzie. Następna para to drużyny, które zagrają ze sobą 23 września. MKS Dąbrowa Górnicza kontra WKS
Śląsk-Wrocław i przejeżdżam na Dąbrowę Górniczą Pidże, gdzie to MKS będzie, MKS. MKS prezentuje się ponoć bardzo dobrze, broni na całym 40 minut, bo tak tego trener chce, ma dobrych obcokrajowców. Słyszałem nawet, że obcokrajowcy są na poziomie finansowym zawodników Śląska-Wrocław, więc to będzie na pewno groźna drużyna u siebie. Co ty o nich słyszałeś, PJ? Mnie na pewno przekonali tym, że, no nie ukrywajmy, MKS był jedną z tych drużyn, które nie charakteryzowały się wieloma i zarazem jakościowymi Polakami, a tu się nagle okazało, że taką ekipę faktycznie można zbudować, jeśli ktoś preferuje, tak jak pan Radosław, polskie zespoły, to tutaj jest kogo oglądać, między innymi Dominik Wilczek. I zresztą ta polska rotacja też nie jest krótka, o to chodzi w tym wszystkim, więc Santiago Konaszuk, o ile dobrze kojarzę. No dobra, no ale ja już jak znam Radosława, to tylko Dominik Wilczek by powiedział. Jeszcze ile Dominik Wilczek ma lat? Ostatnio powiem, że za stary. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Mateusz Zębski ma 31, ale Dominik Wilczek 20 kilka. No, to już nie jest taki young blood, no właśnie. Więc to będzie drużyna na pewno obcokrajowców, tak się wydaje, i Polacy będą mieć swoją Tyler rolę. Persons, postać znana. Pozostałe cztery po raz pierwszy w Polsce. Mark Garcia, świeżo po lidze hiszpańskiej, a więc ta sama narodowość, co obecny trener, nowy trener MKS-u, Boris Balibrea. Katalończyk, o ile dobrze pamiętam. Nicolas Carvaccio, też postać do wyróżnienia. Ja uważam, że to może być, ojejku, może być takie dość zachowawcze, natomiast to jest zespół jak najbardziej na ósemkę, oczywiście nie na te wysokie szczeble, ale te nieco niższe, ale czemu nie? Dla mnie, pamiętajmy, że jednak rokrocznie mówi się o MKS jako o tym klubie, który trafia z transferami zagranicznymi, więc wydaje mi się, że w tym roku będzie powtórka z rozrywki. Dla mnie zespół naprawdę na ósemkę, a jak nie, to naprawdę te okolice. No właśnie, i to rzeczywiście, jak rozmawiałem z Dominikiem Wilczkiem, okay, to powiedział, że bardzo by chcieli przede wszystkim, pierwsza rzecz, zagrać w Pucharze Polski, no bo po pierwszej rundzie tam jest... Prestiżowo się stało. Mają dobry układ, jeszcze blisko w Sosnowcu mają, to wiesz, zaraz... Puchar Polski zyskuje. W Sosnowcu jest Puchar Polski, bo nie? Dobrze teraz pamiętam? Wszystko będzie w Sosnowcu. No, przez 3 lata. No i walka o play-offy jednak, to co mówisz, jest realne w ich zasięgu. Zobaczymy, jak ci właśnie Polacy zafunkcjonują. Kapitanie? No to wiesz, tutaj fajnie Dąbrowa zrobiła taki ciekawy ruch z trenerem. I też jestem ciekawy właśnie, jak będą grali, jak się trener i jego filozofia odnajdzie w polskiej lidze koszykówki, jak to będzie funkcjonowało. Ale tak jak mówisz, no, skoro będą walczyć szarpią na całym, to na pewno nie będzie łatwo, bo mają kim grać. Nie? Szarpią na całym i tutaj, jak właśnie rozmawiałem sobie z Dominikiem, Boris Balibrea, może nie cytuję, ale no, mocna jakość, na granicy faulu, full court press, 40 minut, piłka do przodu, sparingu mieli około 20-25 asyst i każdy rzuca po naście. Żeby sędziowie nie wyprostowali szybko mocnego presu. Ale też było, rzucało się w oczy, że każdy rzucał po naście punktów, ale nadal to są sparingi i tutaj nie ma się co pompować. Warto też dodać, że MKS ma chyba jedne z najniższych, jeśli nie najniższe ceny karnetów, ale zarazem tak? To przyniosło efekt, bo tam widziałem, że Sonia Grząś, która tam jest odpowiedzialna za marketing, szumnie zwany, to faktycznie zebrała tych chętnych na karnety, pojawiły się jakieś boksy, szaliki. Widziałem. Tak. Więc myślałem, że pizza. Nie, Sonia to super sobie działa i radzi. Mimo wszystko chce się tym osobom i niech to idzie do przodu, nie tylko na jakieś okazjonalne mecze z mistrzem, wicemistrzem i z GTK, tylko niech to będzie po prostu zespół, który faktycznie rokrocznie będziemy kręcili koło ósemki. No bo zawsze jak ogląda się mecze Dąbrowy Górniczej, to kamera jest oczywiście na ławkę rezerwowych, a tam jest ta trybuna, gdzie nie ma tylu kibiców, co z drugiej strony, prawda? Zawsze z tej drugiej, tej wysokiej trybunie jest o wiele więcej chyba wiary. Hala Centrum, o ile dobrze pamiętam. Z tego, co mi się wydaje. To tak jakby w Słupsku pokazywać na odwrót, nie na tą dużą, tylko na tą mniejszą stronę. To trochę tak mi się wydaje. Dominik Wilczek, ja będę dla tej osoby obserwował tę drużynę. Moim zdaniem ma szansę na pokazanie się. Młody Wilku, to wiadomo. Młody Wilku będzie chciał szarpać. Powiedział też o Garcia.
o którym mówiliście wcześniej, że bardzo dobry zawodnik i świetnie korzysta z zasłon. Będziemy obserwować tego chłopaka. Szybkie zerknięcie na... Kapitanie, to twoim zdaniem też oni będą walczyć o play-offy? No tutaj nie wiem, no to prawdę mówiąc, to tak jak mówiłem, nowy trener, nowa jakaś taka filozofia tej koszykówki, no trzymam kciuki, żeby walczyli, no bo jednak, tak jak mówicie, ludzie tam pracujący też robią świetną robotę, Sonia też, także oby jak najlepiej. W drugiej kolejce mają Szczecin na wyjeździe, u siebie, przepraszam, gdzie tutaj jest ekipa, i Włocławek mają na wyjeździe, także nie jest... Nie jest łatwo, ale ten mecz, czekaj, gdzie, nie, tutaj mam, zapomniałem, Tauron, GTK Gliwice, to będzie z Arką Gdynia ten pierwszy mecz. Coś jeszcze, PJ, byś dodał do tego? Do MKS-u? Że w pierwszym meczu zmierzą się ze Śląskiem. Ze Śląskiem Wrocław, do którego przechodzimy. Śląsk Wrocław już podaje. Trener Widim wrócił do Wrocławia i zbudował drużynę. I jak budował tą drużynę, na sam dole jest, nie? Jak budował tę drużynę, wydawał się taki spokój i jakby wszystko było takie mocno, o, jest PJ, Piotr Janczarczyk, przygotował. Dziś go widziałem. Jest i on. Cały czas to nam wpisuje, wszystko nam wrzuca PJ. Bez PJ-a to nie byłoby, prawie można powiedzieć, byłoby polskiego kosza. No nie, no byłoby, tam się dużo dzieje, ale o tym sobie będziemy rozmawiać, jak się wystraszył. Będziemy sobie, powiemy na następnym raz, w następnym tygodniu. No, jeśli się spotkamy w następnym tygodniu przy okazji pierwszej ligi. No, tak się umówiliśmy, to się spotkamy. Trener Widim fajnie zbudował, moim zdaniem, ten zespół. Mają jeszcze miejsce na jakiś jeden transfer. I zobaczmy tutaj, jak wygląda skład obcokrajowców. PJ, zostawiam ci głos. Iwans, Grawet, Kulwietis, Miletic i dotychczasowy Parachowski. Parachowski. Każdy ma już swoje. Polacy: Kolenda, Wiśniewski, Gołębiowski, Nizioł, Zębski, Nowicki, Adamczak, chociaż jeszcze dzisiaj w sparingu na przykład widziałem Michała Sitnika, czy czytałem Michała Sitnika. No ale na turnieju też czytaliśmy i nie grał, nie? No dzisiaj grał i to znaczące. No okej. Okay. Więc, no to jak klasycznie w Śląsku, nie wiadomo. Będzie tutaj, jak to będzie tutaj. Ale dzisiaj nie grał Nizioł, dlatego pewnie grał. Nie grał Nizioł, nie grał Grawet, nie grał Iwans. To co? Od czego zaczniemy? Bo ja na przykład widziałem tę jedną pierwszą połowę na żywo i dwa mecze w telewizji. Śmiejesz się, że tylko pierwszą połowę widziałem. No tak... Wyszedł. Musiałem jechać na zajęcia z moją nową ekipą na Kłokoczycach. Bardzo mi się podoba Miletic. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Widać, że zawodnik dużo potrafi i będzie sporą miał pociechę. Kibice będą mieli sporą pociechę z tego zawodnika. Grawet nie grał, Evans nie grał i z tego, co się dowiedziałem, Grawet prawdopodobnie zagra w Dąbrowie Górniczej, a Evans raczej nie. I tutaj będą musieli się inni zawodnicy włączyć, bo jak mówiliśmy wcześniej o Dąbrowie Górniczej, to będzie trudny mecz na pewno. Kapitanie, Śląsk-Wrocław, twoim zdaniem w tym sezonie? No tak jak mówisz, wydaje mi się, że ciekawa drużyna, patrząc tak na sparingi, no to wiadomo, jakie wyniki było, dużo sukcesów i myślę, że będzie dobra do oglądania, no tak jak mówisz, ostatnio też w tych oglądałem Memoriał Adama Wójcika w telewizji wprawdzie i Gołąb też bardzo z dobrej strony się pokazał, wiesz, natomiast no... Też trochę mam martwią tę kontuzję, no wiadomo, że po okresie przygotowawczym to różnie bywa. Evans miał pecha podobno z tą kontuzją. Gips też miał pecha. Bips. I miał tak, gipsku. Kontuzje zawsze się zdarzają, ale wiesz, jak to w Śląsku, to zawsze jak słyszysz kontuzja, to już ja mam przynajmniej jakieś lekkie zdenerwowanie, odczuwam, żeby to się nie przerodziło w jakieś te, ale na razie to wygląda dobrze, jeżeli... No tylko też z kolei z drugiej strony dochodzą puchary, granie w podróże i tak dalej, to dlatego rotacja będzie... Jest rotacja, na pewno będzie rotacja też z drużyną pierwszoligową, no bo tam też mamy obcokrajowca, także... Który, jak słyszałem, ma... To zaraz, teraz... Mów cały czas! Bryant ma występować oczywiście w pierwszej lidze, tam dowodzić wręcz tą pierwszoligową drużyną, natomiast jest szansa, że być może będzie łatał też dziurę w Eurocupie. Okay. No właśnie, więc tutaj jest jakieś pole do rotacji. No wydaje się, że będzie lepszym obcokrajowcem, bardziej znaczącym dla rotacji pierwszoligowej niż ubiegły Edis Korman.
A tak szczególikami. Hassani Gravett, wiem, że postać tak już prywatnie bardzo, bardzo ludzka i normalna. Bardzo sobie go chwalą no, pracownicy klubu, tak to określmy. Saulius Kulwietis. Ten człowiek będzie bardzo rzadko brał piłkę do rąk, tak, znaczy do rąk może częściej niż będzie kozłował. To jest tylko strzał raczej. Nie? Strzał, strzał i jeszcze raz strzał, natomiast strzela bardzo celnie. Tych prób będzie całkiem sporo, ale faktycznie gdy dojdzie do otwartej pozycji, to potrafi ukąsić z dystansu. Dusan Miletić, no może taki drugi Alen Hadzibegović, trenera Widina. No. Ja na początku nie byłem przekonany, czy nie byłem przekonany. To brzmi, jakbyśmy sięgali po jakiegoś zawodnika z trzeciej ligi niemieckiej. Natomiast to jest naprawdę dobry zawodnik, no miałem go okazję oglądać na żywo. Na początku robiło to dla wszystkich wrażenie pod względem liczb, gdzie on jednak był głównie jedynym środkowym w tej rotacji, bo jeszcze pamiętam Parachowski nie występował w tych sparingach, więc Miletić był jedynym nominalnym środkowym i tam kręcił ładne liczby. Plus ja pamiętam, gdy padał temat ewentualnego Andiego Van Vlita w Śląsku, który finalnie trafił do Trefla, no to ja pamiętam, byłem zwolennikiem Van Vlita, że to jest zawodnik lepszy, ale teraz... Znaczy Van Vlit wciąż trzyma poziom, ale Miletić to będzie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy podkoszowy w całej lidze, choć on głównie ofensywnie, wydaje mi się, niż defensywnie. Kapitanie, to będzie drużyna jakby o polski roster, pytam, Łukasza Kolendy czy Jakuba Nizioła? Kto tutaj, że tak powiem, będzie chciał wziąć, wiesz, pokazać, że ja tu jestem. Oczywiście mogą się wszyscy tam dogadać, bo pewnie tak będzie. Kolenda wraca po kontuzji. Widać było, że mierzony był czas grania na tych sparingach, bo jak schodził, to mówi, tłumaczono mu też, że spokojnie tyle minut. Dzisiaj chyba 22. Będzie gotowy do grania. Widać, że bardzo chce, nie? Że bardzo chce grać. No, Łukasz Kolenda zawsze bardzo chce i też to często punktuje, bo nie powiem, że niektórym się nie chce, natomiast jemu się zawsze chce bardziej niż innym. Co widać po zaangażowaniu, po tym jak się rzuca po piłkę, po tym po prostu, nawet sama mimika, gestykulacja, wszystko inne. I on też będzie miał sporą szansę tutaj po raz kolejny, bo się mówił o Andrzeju Plucie, że kibice to Plutę może by chcieli, a tutaj on też będzie chciał udowodnić w tym sezonie, że warto było ze mną zostać, kapitanie. No tak, na pewno, no, tym bardziej, że zresztą praktycznie cały, nie wiem jak on tam trenował indywidualnie, ale praktycznie ten okres przygotowawczy... Nawet boks był z nowym trenerem Lokim wprowadzający. Wszystkie różne sztuczki były, żeby tak, wrócić. Wiesz, no na pewno będzie chciał, tym bardziej, że nie wiem, chyba kończy mu się kontrakt, także na pewno będzie chciał zagrać dobrze, pokazać właśnie to, co mówisz. Było przez chwilę to zamieszanie, czy on, czy młody Pieron Pluta. No i podkreślmy też wartość Daniela Gołębiowskiego, który no dwa lata temu był jednym z wielu, a teraz no już tak, jest jednym z niewielu, ale tak to określmy. Patrząc na tego chłopaka, on ma naprawdę, widać, spore możliwości. Ja bym go chciał, nie wiem jak się jego kariera potoczy, ale jego większej takiej roli, że to on jest takim, wiesz, w tym top liderem? 3 takich okay, powiedzmy liderów, na którym spoczywa na nim odpowiedzialność, bo on odnajduje się dobrze. Tym bardziej, że on pewnie znowu będzie wychodził w pierwszej piątce. No, ale widać też, że nabiera pewności siebie, tak, nie? To, że to coraz lepiej. Tak jak Oleg Miśniewski, który miał w sparingach dość dużo minut na jedynce. I złapał pewność siebie, widać. To, ten postęp jest ewidentny. Doszedł Zembol, jak ja to mówię, największy, najładniejszy biceps w basket. Lidze tam paruje z konkurentów, jest Żołnierewicz, Matczak, oni tam mają potężne karabiny, natomiast Zembol ma proste zadanie, ma orać na całym i to trener Widin w rozmowie mówił mi, że tego będzie od niego oczekiwał. No i dobrze, jeżeli to wszystko, wiesz, trener ma tą wizję, jakoś to dobrze poukłada i będą funkcjonować ze sobą, to myślę, że będzie dobrze, tylko no, tak jak mówię, no, to też dochodzą puchary i to wszystko też może trochę zmęczyć. A jak względem kapitanów? Pierwszym jest Arcjom Parachowski, drugim Jakub Nizioł. Słucham opinii. Wydaje mi się, że poszli weterana, że jednak doświadczenie wzięło górę i tutaj Arcjom ma... Najstarszy w zespole. Ma to wziąć na klatę. A ty co myślisz? Powinien wychowanek Śląska być kapitanem, nawet jak jest nie najmłodszy, ale... No, ja bym dał Niziała jednak, bo bardziej mi pasuje na kapitana, natomiast wiesz, no, taki pierwszy kapitan, drugi kapitan, trzeci kapitan, kapitan jest jeden, no i powinno być, no wiesz, tak mówisz, no, Artiom jest bardziej doświadczony, taki spokojny, a z drugiej strony też patrząc tak z samego punktu widzenia, jak grasz i wiadomo, że
Niedziów jest zawodnikiem bardzo takim energetycznym, często się denerwuje i tak dalej. Jakby był kapitanem, to może więcej rzeczy by mu trochę uszło na sucho. Z kolei o Parachowskim słyszałem, że mimo, że na boisku jest taki dość opanowany, spokojny, wręcz cichy, tak prywatnie, czy prywatnie, w szatni potrafi ryknąć i że wydaje mi się, że może nie tyle będą się go słuchali, co... Bali. Co będzie znaczącym głosem w tym wszystkim. To na pewno, no bo jednak doświadczenie i tam przebieg jego kariery. Śląsk oczywiście walczy o Mistrzostwo Polski, tutaj bez dwóch zdań i terminarz tutaj nie będzie miał większego znaczenia, ale ten pierwszy mecz zawsze jest trudny, są emocje. Cztery tapczany wpadną w Dąbrowie Górniczej, a to Krajowcy zaczną szaleć. Z MKS-em chyba zawsze się Śląskowi dość trudno. Dokładnie. W zeszłym sezonie też pamiętam, Śląsk przegrał w zeszłym roku. Nie przytoczyć teraz. Pamiętam, ten mecz był chyba w telewizji, ale też nie do końca. Ale na pewno... Trener Urlep chyba był wtedy jeszcze. Ale nie pamiętam, żeby to był jakiś znaczący rozjazd. Potem mają u siebie Gliwice, no i oczywiście w międzyczasie Arka. Gdynia. W czwartej czy piątej kolejce chyba jest, tak, Święta Wojna. Anwil, Śląsk-Wrocław. Wrocław jedzie do Włocławka. To, kurczę, jest must dla każdego kibica, żeby to zobaczyć. I przeżyć na żywo. I przeżyć na żywo. Śląsk będzie łączył jeszcze granie w Eurocupie i w teorii celem jest wygrać więcej meczów niż 3, ale chyba 8 czy 9 spotkań, jakby wygrali, zagraliby w playoffach, co by było świetne. W czym, w Eurocupie? W Eurocupie. 8-9? 8-9. Ale to przez nas, ile lat następnych? Nie, no to w tym. W jednym sezonie. W sezonie. Dużo. No dużo, no żeby wejść, to trzeba... Trzeba wygrywać, panowie. Dobrze mówię, czy źle mówię? No wiesz, ale nie wydaje mi się, że to byłby aż taki skład mamy, ale wiesz, to im każde zwycięstwo to będzie sukces. No i znów kolejny temat do dyskusji, że jednak w sparingach zaliczyli raptem jedną porażkę w tym ostatnim meczu Memoriału. Nie licząc tego, nawet dzisiaj w tym sparingu jeszcze zakończonym chwilę temu też wygrali. Nie zwracałbym na to jakiejś szczególnej uwagi, ale... Słuchaj, no ja osobiście wolałem wygrywać w sparingach, bo jak przegrywasz... No wiesz, to zawodnikom meczów, zawsze buduje też pewność siebie, zawodników, jakąś atmosferę w szatni, wiesz, potem na początku. Się będziesz zastanawiał, kurde, dlaczego przegrywamy, czy coś, nie? No. Tym bardziej w Śląsku grałeś, to wiesz, jak się sparingi traktuje przez zawodników, a jak inaczej, jak za dużo przegrasz, to obojętnie, czy to sparing, czy nie. Dokładnie. Zawsze są jakieś nerwy, a tak jest, wiesz, zwycięstwo jest, na pewno atmosfera dobra, także... Przechodzimy ze Śląska Wrocław do Dzików Warszawa, do Beniaminka, Orlen Basket Ligi. Trzeba się przyzwyczaić na tą nową nazwę. Dziki Warszawa, PJ, na pewno jesteś tutaj dobrze przygotowany, bo śledziłeś ich zwłaszcza w pierwszej lidze rok temu. Trener Szablowski, któremu kibicuję, to jest właśnie tą koszulkę, którą masz, ja Jordan, ty pizda. To Krzysztof Szablowski właśnie było, Krzysiu tłumacz, i on był w szatni i musiał tłumaczyć Amerykanom, co trener Griszczuk mówił, i zobaczymy, Krzysiu tłumacz, co się tutaj wydarzy. BJ. Czterech obcokrajowców i to, co mnie zaskoczyło, znacząco rozbudowana polska rotacja, bo jednak wiemy, że ten Beniaminek zawsze w pierwszym sezonie ma trudno, a tu się nagle okazało, że do Bartosza Czujkowskiego, Grochowskiego, Aleksandrowicza, dwa razy Czujkowski napisałem, Pamuły. Dokoptowano jeszcze Szlachetkę, Kopyckiego i Mokrosa. Okay. Więc to jest całkiem znaczące rozbudowanie jak na Beniaminka, bo przecież tak naprawdę zarówno i Szlachetka, i Mokros, wydaje mi się, że mogli znaleźć zatrudnienie w innych klubach. Niekoniecznie to musiały być warszawskie Dziki. No, klub, który charakteryzuje się przede wszystkim niestandardowością w mediach społecznościowych, zresztą w całym tym opakowaniu, w tym jak wygląda mecz, jak wygląda to przed meczem. Nie wiem jak jest, w sumie nie rozmawiałem o tym z prezesem Scholzem, ale no dotychczas grafiki robił właśnie sam prezes Scholz. Mhm. Czy tak będzie dalej, nie wiem. Ręka wydaje się wręcz identyczna, więc być może akurat to zostało, to tak, ten element. Tak jak w Szczecinie prezes Król bilety zamawiał i tak dalej, wszystko tak ogarniał, bo to po prostu lubił robić, nie? No i mówię, tak było z Dzikami, ten niestandardowy marketing i tak dalej. Wiem, że kibice ich bardzo chwalili za to, że koszulki, które już opublikowali, pokazali kibicom, były bardzo estetyczne, pozbawione mnogości sponsorów. Bez sponsora tytularnego, po prostu warszawskie Dziki, które w finale pierwszej ligi nie tyle sensacyjnie, co sensacyjny był sam wynik i sam pogrom, powiedzmy, 3-0 z Górnikiem TransEU Zamek Książ Wałbrzych. No tam, kurczę, byłem na jednym meczu, to zupełnie były inne oczekiwania. W Warszawie czy w Wałbrzychu? W Wałbrzychu.
Okay. Hym, pełna hala, aż kurde się prosiło to ja zrobić. Ja z kolei, mi się tak terminarz nakićkał, że w Wałbrzychu na playoffach wylądowałem tylko na pierwszej rundzie z Polonią. No tam była rzeźnia, tam wszyscy już byli nastawieni na... Ktoś przytoczył, już nie pamiętam w którym miejscu to czytałem, natomiast ktoś przytoczył taką wypowiedź, że chyba któryś z zawodników Dziku już, no nie przytoczę naprawdę. Natomiast chodziło o to, że rozmawiał z jednym z zawodnikiem z Górnika przed serią finałową. No i zapowiadał jeden z zawodników Górnika, to co, szybko, 3-0 i dziękuję. No tak, ale dla nas. No i faktycznie tak było. Czterech obcokrajowców, z których po tych wszystkich meczach sparingowych chyba najbardziej trzeba uwypuklić obecność Dominika Greena. To jest zawodnik, momencik. Po lidze austriackiej, około 13 punktów średnio w każdym meczu. Do tego Matt Coleman, który dość mocno eksperymentował w zeszłym sezonie, bo ile dobrze to wszystko spisałem, 4 różne kluby w lidze tureckiej, greckiej i kanadyjskiej w trakcie jednego sezonu. Ale zresztą tam chyba żaden z obcokrajowców nie odstawał znacząco, że to nie było tak, że kogoś już trzeba coś wymienić, coś tego. Nie, to właśnie fajnie wyglądało w przypadku Dzików. Chyba nie było zbyt wielu zwycięstw w sparingach, natomiast też nie było takich dramatycznych porażek typu minus 30, minus 20. Fajna polska rotacja, no naprawdę zwróciłem na to uwagę, bo rzadko chyba się zdarzy, żeby polska rotacja, czyli tam wiadomo, kilku zawodników zostało w pierwszej lidze, ale... Solidna to jest rotacja i to są goście, którzy grali w pierwszej lidze. Czasami jest, wiesz, wchodzisz na pewności siebie i jest zupełnie inaczej. Z tego co wiem, Pamuła jest zdrowy. Gotowy do grania, Szlachetka będzie... Który powiedział, że spróbuje po raz ostatni. Gdyby się coś wydarzyło, tak? Ale to wiesz, od niego prywatnie? Nie. O ile dobrze pamiętam, to był wywiad z Karolem Waśkiem. I to zresztą albo na Sportowych Faktach, albo na oficjalnej stronie Polskiej Ligi Koszykówki i Piotr Pamuła powiedział, że już tyle razy próbował. Zresztą tam nagrano cały filmik z jego powrotem i że już tyle razy próbował, tyle razy się podnosił, chce sobie udowodnić innym, że może, ale że po raz ostatni. I na pewno u Krzysztofa Szablowskiego będzie ta radość z gry, bo on to widać daje i tą taką wolność w ramach jakichś zasad. Kapitanie, a ty jak widzisz Beniaminka w tym sezonie? Ciekawy jestem tej drużyny, bo tak jak mówię, że bardzo z jednej strony nowa praktycznie znikąd, tak? Ileś tam lat temu się pojawiła i wiesz, awans do ekstraklasy, co jest olbrzymim sukcesem. Świetna praca, wszystkie kroki, krok po kroku wszystko robione, czy to z kibicami, czy media w sociale, wszystko świetnie ogarnięte. No zobaczymy, jak się odnajdą sportowo na poziomie ekstraklasy. Polska rotacja dobra, także... Trener mówił o Michale Aleksandrowiczu, ksywa Panda, tak? Że bardzo na niego liczy, bo ogarnia temat, że jego zdanie jest w stanie ogarnąć mocno temat w Ekstraklasie. Bardzo wyróżniający się zawodnik podczas tej serii finałowej z Górnikiem. A w Ekstraklasie, no, grał. Ma doświadczenie. Tak, tylko robić, mówię, że po prostu w tym sezonie tak jeszcze mocniej na niego liczy w tym kontekście. No wydaje mi się, że jeśli trener Szablowski zdecydował się na danych zawodników, jego skład w pierwszej lidze, dajmy na to, składał się z 12 zawodników. No więc jeśli się ograniczył do raz, dwa, trzech, czterech, pięciu nazwisk, no to jest jednak chyba tych pięciu, na których chce stawiać, a nie, że oni są, bo są. Zobaczmy sobie jeszcze... Terminarz? Terminarz na szybko. Poczekaj i pomagaj. Zaczynają ze Stalą. Stal, gdzie są Dziki. Potem Derby. Ale to później tak naprawdę, nie? Później, okej. Okay. Pierniki Toruń mają na wyjeździe. Więc Stal, Toruń i Sopot mają Legia w czwartej kolejce też na wyjeździe. Trefy, no. Łatwo nie będzie, to będzie każdy mecz o nie o życie, ale o celem na pewno utrzymanie się, jakby playoffy, czy coś, to był jakiś spektakularny na pewno sukces, bo mamy mnóstwo ekip, które mają naprawdę potężne składy. Stal Ostrów Wielkopolski. BM, gdzie Arget, BM. Przepraszam, Arget. Arget, nie BM, przeczytam jak lotek tego. Arget, BM, Stal Ostrów Wielkopolski. Trener Urban za sterami. PJ, przeczytaj nam i opowiedz o tej drużynie. No przede wszystkim, czyli mam czytać, czy nie czytać? Czytaj, no. Ja wyświetlam też, ale... Chatman, Szilins, Mikalauskas, Djurisic i do tego Brembli, Heliński, Załucki, Sewioł, Kulik, Sulima. Oraz jeszcze kilku młodzieżowców, którzy dostali znaczące minuty w sparingach i szczerze przepraszam, że ich jeszcze nie odnotowałem, natomiast to się zmieni.
I teraz tak, z obcokrajowców. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, albo pierwsze, kto mi przychodzi do głowy, Rodney Chatman. On, z tego, co się dobrze orientuje, jest z agencji Bartka Gadziny. I to jest człowiek... Nowy agent, szaleje tam na meczach. Który, znaczy we Wrocławiu jest na każdym, wiem, bo jak ja jestem, to i on też jest, więc... Frekwencja na poziomie 100%. Rodney Chatman, świetny zawodnik, naprawdę. No miałem okazję oglądać raz na żywo, to już wtedy było wow, chociaż to był bodajże pierwszy sparing dla Stali. Grał w lidze norweskiej, i to był jego jedyny chyba sezon na jako pro, jak na zawodowstwie. A co ci się w nim podobało? Duńska ekstraklasa, tak? A co miałeś odnotowane? Norweskie, widzę. Teraz pytanie, kto ma rację. Z tego, wiesz, jak kurde, bo ze mną to równie dobrze jest, mógł mi trener Urban powiedzieć, że w Danii, a ja zapisałem w Norwegii, nie? Nie będziemy teraz sprawdzać, kibice niech nas sprawdzał. Nie wytrzymał. Kapitanie, niech szuka. Ostrów na pewno mocny, jak zawsze, hala robi robotę. Co tak, to mocny, tym bardziej, że zarówno też obcokrajowcy i Polska, ta rotacja też jest. Dobrze powiedziałem. Ty? Ma za sobą pierwszy sezon w Europie, był zawodnikiem Team Fog Nystvedt w Danii. Ale czytasz swoje własne artykuły? Nie, absolutnie. Nie. Ale... Jedno się zgadza na pewno. Na północy na pewno jeden i na północy, czyli byśmy Skandynawia, nie wiem, czy Dania to Skandynawia, chyba tak już, tak. Nie? No jak, kurde. I jedno się jeszcze zgadza, że pierwszy jeden rok był na zawodowstwie. No, na pewno będą walczyć, wydaje mi się, o najwyższe cele, no bo... Damian Kulik wciąż wygląda świetnie, Dawid Brembli kapitalnie, Michał Chyliński się dobrze odnalazł w tym zespole, Olek Załucki powinien też dostać całkiem znaczącą minutę. A propos Chyla, trener Urban pochwalił, Chyla wszyscy znają, ale powiedział, że niesamowicie poprawił defense w ostatnim sezonie, w ostatnich latach. No, młody jest, to jeszcze ma czas. Ciekawe, nie, że można, ale zawsze miło słyszeć o sobie taki... I wracający Krzysztof Sulima. Suli będzie tam biegał. Suli. No. Przyda się, no Brembley na pewno dobry obrońca z rzutem, ten Chatman to takie 2-1, tak? To jest takie combo, które no, będzie... W tym sparingu ja go widziałem głównie na jedynce. Z łatwością, trener go scharakteryzował, z łatwością mija, oddaje rzuty, tak? To co ty wspomniałeś, że robi wrażenie. Kto tam jest jeszcze? Arunas Mikalauskas, ponad 2 metry, w zawodnik. W tym sparingu go nie widziałem. Ale mówię, że na obwodzie będzie grał wszystko, umie taki klasyczny europejski zawodnik, więc dużo zawodników będzie miał tutaj sporo graczy do wyboru, czyli trzeba minuty dobrze podzielić. To będzie drużyna na pewno Kuliga, Szkele. I przypomnijmy o jeszcze innym zagadnieniu, to znaczy, że Stalówki nie zobaczymy w tym roku w pucharach. A to może dla nich być z korzyścią na pewno. Ja to bym sobie zawsze mówię, logistycznie marzył o finale Śląsk Stal Ostrów, bo by było blisko i tutaj, wiadomo, we Wrocławiu i gdzie do Ostrowa. Jest tak fizycznie najbliżej? Norbite stąd. Ale no nie, no ja mówię, do którego zespołu. No. Ostrów. Na pewno? Bliżej niż Gliwice i tak na dalej? Pewno, Ostrów na jest pewno. 80 km, bo Parzyk kiedyś przejechał w pół godziny. Jeździłem też, grałem w Ostrowie, no. Więc to tak jest. Na pewno bliżej niż Gliwice, na 100%. Okay. Ale trasa nie taka niefajna. No ale teraz troszkę już tam jest lepsza, ale... No, Leśnicy się skręca. Trzeba lecieć przez lasy. To co? To drużyna, która oczywiście Mistrzostwo Polski jest celem, przynajmniej w tym gronie tych drużyn, które będzie walczyć o Mistrzostwo. Ja bym ich sobie jakby, nie wiem, zabawimy się może na koniec jeszcze w pierwszą ósemkę albo w pierwszą czwórkę, to ja ich dam chyba na drugim miejscu. Coś jeszcze byśmy do nich dodali? Jest jeszcze Sewioł, tak? Mówiłeś o Sewiole. Tak. No, tak naprawdę zostało 3 obcokrajowców, czyli Djuricic, Szilins i Szkel. Także trener Urban fajną drużynę zbudował. Trener Urban też, wiesz, więcej doświadczenia będzie miał teraz, nie? Po tym poprzednim sezonie, także... I zwróciłbym też uwagę na to, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że w końcu ci obcokrajowcy zostają w Polsce. I to nie, przepraszam, ale takie chłystki, tylko naprawdę znaczące postacie. Przykład Anwilu Włocławek, przykład Stali Ostrów Wielkopolski, że to są zawodnicy, którzy kończą im się te kontrakty i te kontrakty są przedłużane.
dla mnie super. No. Ajgar Szkale co prawda nie miał jakiejś ogromnej roli po 72 minuty w meczu na tych Mistrzostwach Świata, ale był częścią tego zespołu i kilka występów zaliczył. To w ogóle niesamowita historia z tymi Łotyszami, ale zobaczmy jeszcze sobie terminarz. Tutaj oczywiście mamy Dziki Warszawa w pierwszej kolejce. Tutaj Czarni. Czarni. Słupsk też jest mocny, ale to już w drugim Spójnia. Odcinku. Spójnia 4. Gdzie jest Ostrów? Drugie z Gdynią u siebie. I mają u siebie Legia Warszawa. Mnóstwo fajnych meczów, bardzo ciekawych meczów. To co? Zrobimy sobie top 4 chociaż. Z tego? Pobawimy się. Czy w ogóle? Z całej ligi? No, z całej ligi. Pierwszy Śląsk, drugi Ostrów. I Kunik. Jan Wilczarni, kurczę, no. Czarni słyszy się, no, będziemy mówić o tym sponsorze, także tam się może też mocno zmienić. Dam. Legia z Anwilem będą cię tutaj bić. No niech dam. Anwil trzeci, Legia czwarta. Czyli bez czego? Bez Kinga. O kurde, Kinga nie ma. Ja bez Kinga, bez refa. Ale się zabawiłem. No to już słowo się rzekło. Sorry. No King będzie piąty. Ale oczywiście to tylko zabawa, ale też kibicom mówię na sam koniec. Jeżeli podacie całą tabelę, albo chociaż top 4, top 8, zabawmy się w top 8, wpisywać w komentarzach na koniec sezonu zasadniczego nagroda, nie po sezonie, ale zasadniczego nagroda od strefy Hanasa będzie. Twoje top 4. Najpierw sobie zrobię szóstkę. Mamy King. Jezus, Fifi mnie zastrzeli, kurde. Legia. Śląsk, Stal. Zapomniałem Anvil. O Polski, kurde. No i co, i że Czarni poza szóstką? No, przecież no, zabawiamy się, nie jest łatwo, kurde, wiesz. Coś tutaj strzeliło ci. Strzelać, kurde. No mam siódemkę. Strasz kapitana. No to przeczytaj swoją. Pierwszą, siódemkę? No czytaj, pierwszą ósemkę. Siódemkę? Ale to nie mam według od 1 do 7, tylko kto na pewno nie, się nie, kto będzie mistrzem. Znaczy, to ja będzie mówię, najlepszą drużyną po rundzie zasadniczej, tak? Tak, po rundzie zasadniczej. Niech będzie, że Śląsk. Okej, okay. Dwa. Ajdę szybciej, dawaj, kurde, bo ja zabawa. Zaraz. To no tylko to... zabawa jest, kurde. Nikt się nie obrazi, kurczę. No, no to powiedzmy, że na drugim miejscu widzę widzę Legię. No. Na trzecim Anvil. Czwarty King, coś takiego. Nie mam pojęcia, to będzie naprawdę na tyle małe przetasowanie. Kapitanie, że... czwórkę dawaj. Pierwsza czwórka po w ogóle? Zasadniczym, no dawaj, po zasadniczym. Ja powiedziałem tam mistrz. Nie, ale... Śląsk, Anvil, Legia King. I sobie to sprawdzimy. Śląsk, Anvil w finale, ja bym to widział takie. To wiadomo, że to by było pysznie. Logistycznie nie, ale kurczę, marketingowo petarda. W Redoty tęsknią za srebrem, to wiesz. Ach, ty zawsze tam, kurde, wduszasz. Ale wy się lubicie jednak, chyba. Szanują cię kibice. Niektórzy cię tam cisną, nie? No wiesz, ale raczej dzisiaj jest już przyjemnie. Zawsze są tak drudzy, to cisną, nie? No ale wiesz, no wiadomo, no tu tyle lat historii, to zawsze przynajmniej jest o czym porozmawiać. No dobrze, panowie, ja wam dziękuję bardzo za tą pierwszą część, tobie Maćku zwłaszcza. Kulinarny Maciej może przyjdzie. PJ, ja się z tobą żegnam, ale zaraz będziesz znowu. Ja też się z tobą pożegnam. Będziemy dalej cisnąć. Panowie, ja tylko przełączę na siebie, jeszcze nie gadajcie, pozwólcie mi zakończyć. Dziękuję partnerom, dzięki którym się to wszystko odbywa. Alektum Grupa, jeżeli chcesz dołączyć do ekipy Alektum, sprawdź ten link, który tobie się właśnie wyświetlił. Carzon to sklep, na który wejdziesz i zakupisz części samochodowe. Dziękuję panowie, że wsparliście ten temat, bo rzeczywiście dzięki wam możemy to na dole robić. Tarczyński, Arena Wrocław, stąd nadajemy ze studia Praise the Wear, takie koszulki jak ma na przykład PJ, który tam jest, pokaż jeszcze, to można nabywać. Sports Medic naprawia się zdrowie, ale może też zrobić badania
sportowe. Też Śląsk Wrocław chyba się naprawia u tej ekipy. A ja zapraszam już na drugi odcinek z Radosławem Chyżym i z PJ-em. A przypominam, że nagroda dla osoby, która wytypuje w komentarzach pierwszą ósemkę i będzie najbliżej. Sprawdzimy sobie to po ilu miesiącach. W kwietniu. W maju chyba nawet. Kwiecień, maj to będzie jakoś tak. Możemy nawet zobaczyć, przejechać majóweczka szybko. Znowu. Przejechać szybko, kiedy jest ostatnia kolejka. 27 kwietnia. Sprawdzę komentarze, jak wpisujecie od 1 do 8 miejsca wasze typy, jak będzie wyglądała po kolei, po rundzie zasadniczej tabela Orlen Basket Ligi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia już niebawem. Dzięki. Do zobaczenia.